Kolejna przygoda z Rimworldem. Będę chciał w tym odcinku na pewno puszczać trochę questa do gwiazd. A żeby to zrobić, musimy wykonywać zadania, które mamy od jakiegoś czasu. A mianowicie możemy awansować z tytułem Nextisa, na przykład na wojaka. Do tego potrzebujemy zrobić salę tronową. Oraz jakiś ładniejszy pokój dla kogoś, kto tu chyba przyjdzie z tego imperium. Dlatego albo tutaj zrobię ładny pokój i damy tam rzeczy typu łóżko królewskie, żeby ten poziom był jak największy. A także będziemy progresować te kłościki. Druga rzecz. Zainstalowałem kolejnego moda, prawdopodobnie już ostatniego. Chociaż nigdy nie wiadomo. A mianowicie Better Pawns. I to nam pozwala na przykład na takie lepsze robienie schematów. Na przykład to jest mój schemat harmonogramu z poprzedniego odcinka. A tutaj mogę się fajnie przełączyć jednym guziczkiem na schemat, który zaproponowała Vatelis. Także damy mu szansę. Tak samo w tym miejscu zrobiłem sobie defaultowy setup, gdzie będę modyfikował im strój, na przykład dietę, na przykład strój, żeby tylko był ciuszkami takimi roboczymi, a gdy wciśniemy tutaj na atak, od razu się przełączamy wszystkie stroje na żołnierzy. I tutaj też bym chyba dał leki najwyższej jakości przy ataku. A na razie zostajemy na defaultowym. Na przykład tutaj Schneiderowi dałem, żeby chodził tylko w secie doktora i nie podmieniał na inne rzeczy. Jeśli chodzi o badania, które będziemy robić w trakcie tego filmu, to przede wszystkim chcę zrobić wieżyczki obronne, a następnie dążyć do zbroi Marine. To trochę punktów jest, ale mam nadzieję, że Nextis to wyklika. Ta wieżyczka będzie nam potrzebna do tego, żeby ją postawić przy wejściu do naszej ściany, przez co przeciwnicy nie powinni nachodzić na siebie i wchodzić do nas pojedynczo, i to będzie o wiele bezpieczniejsze. Kolejną sprawą będzie rozbiórka tego monumentu, żeby zrobić miejsce pod ewentualny kolejny. I chyba te pola troszeczkę przebuduję, bo zajmują za dużo miejsca. Te kable chyba też stąd schowam, chociaż nie wiem, czy one przeszkadzają. I nie wiem, czy nie zagospodarować tego tutaj wcześniej grobowca na misji, która jednak żyje. I zrobić tutaj coś w rodzaju zbrojowni, w której będzie cały gear do walki przyszykowany dla naszych ludków, żeby oni chodzili sobie tutaj po zmianie harmonogramu, tutaj ustawienia na atak, i ubierali się od razu. A ten jadoitowy sarkofag, no chyba sprzedam. Swoją drogą, pamiętajcie, że mamy dalej do nazwania parę pionków, paru paziów. Między innymi misji Embers, Lex, Hart, jeżeli ktoś by chciał jakiś nick, no to dajcie znać. Widzę, że misji to tutaj same mistrzowskie spodnie i tak dalej robi. Zleciłem jej to w celu takim, że tutaj w przydziale w trojach możemy wybrać jaka jest jakość danego przedmiotu. I jak już trochę tego narobi, to ja bym chciał to zwiększyć, żeby nie chodzili w podartych ubraniach. A z tymi podartymi to w sumie nie wiem, co zrobimy. Ale taki jest plan. Pojawiła się fala gorąca. A to znaczy, że musimy zadbać o jakieś klimatyzatory najlepiej. Nawet u tych zwierzątek. Bo no może być tutaj troszeczkę problematyczna sytuacja zaraz. Możemy zrobić zadanie, w którym zsyła na nas... Dobra, mamy zadanie, w którym jeden chłop z Blue Imperium wysyła na nas flagę dwóch gniazd.
tych robaczków i możemy to zaakceptować serum za serum wskrzeszającej Superstal. Ta nagroda też jest kusząca, bo jest karabin szturmowy mistrzowskiej jakości, ale wybieramy to serum wskrzeszające. I mam nadzieję, że tym razem się uda, ponieważ przed chwilą zauważyłem, że nagrywanie było spauzowane. No i straciłem jakieś 50 minut nagrania i no trochę boli. Bo działy się fajne rzeczy. Plaga, w którym miejscu? W tym. Okej. Okay. Jest chyba najlepsze miejsce, jakie mogliśmy dostać, jeżeli chodzi o plagę. Bo podejdziemy sobie tutaj i ich zablokujemy. Dobra, shotgun jeden. Shotgun drugi. I zaraz będzie shotgun trzeci. Dobra, niech misji podejdzie. Shotgun trzeci, Nextis, Schneider. No i Lex niech poczeka. Tak samo Dave też niech poczeka. To powinno być wystarczająco. Powinni się pojawić. Okej. Okay. Teraz... Kurde, niszczą mi tu mendy. Fajnie, jakby ktoś ich tu lekko podjudził. Na przykład Dave niech tu podejdzie. Strzelimy w to gniazdo i udaj się tutaj szybko i będziemy się bronić. O, ten ryś widzę tam wszedł niepotrzebnie trochę, ale ich w sumie ich przytrzyma na chwileczkę. Dobra, misji tankuje. Cyk, okej. No bronimy się jakoś na razie. Misji awansuje. Walkę wręcz. Hej, wszystko popadało. To teraz wchodzimy i niszczymy gniazda. O, no tu zaczęły kopać, widzę. Ciekawe. Dobra, pierwsze gniazdo. Resztę zwolni. Aha, oni sami chcą to bić. No dobra. Skoro bardzo chcą, to okej. Jak tam misji? Misji super się udało. No i git. Wracamy ich na default, czyli ubiorą sobie jakieś luźne ubranka. Dopuścimy ich do galaretek, tylko niech oni to zniszczą. Niech Dave podejdzie, niech nie strzela w Nextisa. A co oni tak zrezygnowali z tego? No dobra, to tak naprawdę niech Missy to spróbuje zniszczyć, bo ona ma ten miecz. Tak samo, kurde, tych pasowałoby dobić. Ale to Missy dobije, bo chce jej nabić poziom. Ty chłopie, ale ty weź ich nie lecz, ej. Ty robisz? Aha, tam jest ryś, okej. Okej, zniszczyła. I pobi na śmierć mega pająk. Chcę zobaczyć, czy ona dostaje za to expa, tak szczerze. Nie, niestety na dobijanie na śmierć nie ma expa. Pobi na śmierć. Misji pobi na śmierć. A ryś? Znokautowany. No to niech ryś sobie siedzi. No i to tyle. Fajnie. Po queście i przybyły kapsuły. Serum już jest niesione do środka. I Superstal. Widzę, że wszystko u nas się wyłączyło. I chyba wiem z jakiego powodu. Bo te się odpaliły ufolutki. Co nam zostaje do zrobienia, to niestety przypuścić na nich atak jak najszybciej. Bo nam się wszystko zepsuje, także zaznaczam wszystkich. Poza Embers, która jest w ciąży. I spróbujemy przypuścić jakiś atak, cyk. Niestety trzeba. Dobra, kto u nas jest mele? Lex jest mele, ona stanie w tym miejscu. Wy jesteście ranged. Oraz Missy jest mele, to ona też stanie w tym miejscu. Martwią mnie te działka trochę, ale to nic. Schneider to w ogóle jest gołodupiec z tego, co widzę chwilowo. Spróbujemy zaatakować. Tak sobie jeszcze przyjrzałem, jak to zrobić i niech ona atakuje to działko. Ona atakuje
Też to działko. Ono ma zasięg na bliską odległość. Nie wiem, czy to ma taki zasięg minimalny. Chyba nie. W każdym razie part jeszcze niech podejdzie tutaj. Aha. O kurde, przewróciłeś. Przeżyją? 8 godzin. 7 godzin. Słabo to wyszło. No, to strzelmy jeszcze w to. Okej, zniszczone. Teraz w to. Zniszczone. Zostało... Aha, tu jest jeszcze padziu. Pyk. Zniszczony. Szybko teraz to działko. Czemu wy to chcecie atakować wręcz? No dobra, niech będzie wam wręcz. Schneider niech zrezygnuje. I od razu ratuje Lex i Missy. Sama śmierć za 8 godzin, za 7 godzin. Dobra, powinien zdążyć, mam nadzieję. Uciekajcie! Pateris! Dobra, udało się. To dobra, to Schneider niech robi, a wy zniszczcie to. Żeby to też nie wybuchło. A Dave niech, albo Wateris niech też pomoże uratować misji. Okej. Okay. Te miecze też dopuść, dopuść. No i spoko. Jakoś się udało. Wykryliśmy w okolicy miejsce pracy górników. I jest tam 26 komponentów. I tak się zastanawiam, czy... Czy by tego nie ukraść? Kto będzie tam przez jakiś czas? I może lepiej, żebyśmy trochę odzyskali siły po tym ataku. Wszyscy tutaj są dosyć mocno uszkodzeni. Także poczekamy. Z ciekawości, jak ustawić tą podatność na tresurę na jakikolwiek poziom, bo... No bo tak średnio to idzie. Nie mogę nic... im ustawić, żeby się atresowały. A Hart ma to w harmonogramie i tak za bardzo z nimi nie może nic zrobić z jakiegoś powodu. Odpoczywają dosłownie wszyscy po tej bitwie. Dobrze, niech dojdą do siebie. Pojawił się handlarz hurtowy i tak patrzę, co z nim mogę pohandlować. Możemy mu sprzedać te wszystkie buty. Ciuszki sobie zostawimy, jakieś spodnie, no to już to wywalę, bo to ma ledwie jakąś wytrzymałość. Co tu jeszcze? Koniki zostawimy. Ciuszki możemy się pozbyć, to bo to ma ledwie jakąś wytrzymałość też. To jest ok. On co ma? Na pewno ma komponenty, kupujemy wszystkie. Zaawansowany komponent trzeba skupić. Zestawy medyczne niekoniecznie. Neutroaminę, nie wiem ile mamy. Nie mogę za bardzo zobaczyć. Co on tu jeszcze może mieć ciekawego? Spodnie to nie, ciuchu nie będziemy kupować. Złoto ma na pewno. Też wezmę złoto. Chyba wystarczy, ja tu nie będę kupował. Na razie go nie potrzebuję. No, myślę, że... Wystarczy. Kurde, jak zobaczyłem nagrodę za to zadanie, to aż się zdziwiłem w porównaniu do wymagania. 36 dzikich norweskich kotów chce nas zaatakować. W zamian za albo 4 serum leczące i uran, albo za druki technologiczne, z czego niestety plecaki skokowe, broń kompaktowa już mamy, a implantów mózgowych i raczej nie będę używał. A w analizie molekularnej jest tylko implant, który zwiększa trochę szybkość gotowania. Natomiast tutaj minigun mistrzowski. No to już jest fajna rzecz. Ciężki PM mistrzowski. Superstal. Młot bitewny ze stali. No raczej to górne ze względu na ten minigun chcę wziąć. To ostatnie też jest super, ale jednak... Akceptujemy to ze względu na ten pierwszy quest, także klik i spróbujemy
jakoś to przeżyć. Tylko martwi mnie trochę stan zdrowia naszych ludzików. Dave niech może nie idzie gdzieś daleko. Ustawimy się od razu, żeby zmienili gear na atak. Oraz ustawię im miejsce, w którym mogą być, czyli jak sama nazwa mówi, na atak. Cyk. Powinni zaraz przyjść. Show pracy baterii. Okej, okay. Będzie pracowała szybciej przez 8 dni. No i gdzie te kociaki? Nie ma. Zbadałem też browarnictwo. Będziemy mogli teraz sadzić kawę chyba, tak? Czekajcie. Muszę tu znaleźć w tej masówce. Czekajcie. Mamy sadzonkę zioła. Psychoidu. Jest coffee plant. To chcemy na pewno zasadzić. Znaczy, no ja chcę. Będę chciał porobić trochę kawy. A tutaj, o ile się nie mylę, powinna być herbata. Tutaj jest, długo się tego naszukałem, jest herbata, także ją też sobie zasadzimy. Ponieważ mamy no sporo jedzenia, jeszcze to siano to się trzeba trochę pozbyć, bo 9000 to trochę za dużo. Jak na ilość zwierzaczku, może tutaj patrzcie, powiększę tą strefę. To tam trochę przeniesiemy. No i super. No i będziemy robić kawę, która daje takie oto bonusy. Rekreacja 12%, jako że to jest używka. Szybkość nauki, zmęczenie mniejsze. Tylko będę musiał jakoś sprytnie obczaić, jak im to dostosować, żeby się od tego jakoś za bardzo nie uzależnili i nie umarli od tego. Może jeżeli ktoś wie, jak to działa, to może dać znać, chyba że uda mi się to odkryć. Bo na przykład herbata, z tego co widzę, jest zawsze bezpieczna. Tyle, że ta kawa ma o wiele lepsze bonusy, nie? Zmęczenie i szybkość nauki zdecydowanie jest super. A kolejnym badaniem to lecimy pod zbroję. Zbroja zwiadowcy, cyk. Badaj. Jeszcze co do misji, w końcu zauważyłem, że ona ma wydłużone palce, co jest modyfikacją. I to się trochę gryzie z tym, że ona jest purystką ciała i wciąż będzie miała minus 10. No niestety, przez co nie będzie wiecznie zadowolona. No niestety. No, czytanie nie boli. Jest napisane jak byk, że 23 po 23 godzinach pojawią się. I gdzie te kotki? Kici, kici. Patrzcie, jaka armia kotów. No jak z tym przegramy, to trzeba będzie zrezygnować. Ale zbudowałem tutaj działko i mam nadzieję, że to pomoże nam, żeby oni wchodzili tutaj po kolei, więc jest to dobry dla mnie pretekst do wypróbowania tego. Więc z tego też powodu nie wychodzę w pole, żeby ich tutaj jakoś na łatwości pokonać. Misji w ogóle nie ma broni, z tego co widzę. Czemu oni się nie ubrali, tak jak prosiłem? To czekajcie, jeszcze ich poubieram. Dobra, średnio mi to idzie, to ubieranie. Bo misji to się ledwie doczłapała tutaj. Przez co nie mamy mele blokera, a nasz miecz jest tutaj dalej, bo ktoś go nie przyniósł z jakiegoś powodu i on tam niszczeje. W każdym razie powinno to jakoś w miarę wyglądać. Ustawimy ich tu. Jako że wychodzą pojedynczo. Nie powinno być to tak. Nie powinno to być źle. No ładnie wchodzą po kolei. Mam nadzieję, że nie wpadną na pomysł zniszczenia tych drzwi. Dobra, Lex niech ubiera się. Teraz chwila prawdy. Ładnie przechodzą do wyjścia misji. Niech czeka. Zobaczymy, czy będziemy potrzebować w ogóle tego meleblokera.
Jesteś ubrana? Nie, ty się jeszcze ubierasz w pancerz, z tego co widzę. Okej. No i jak to wyjdzie? Cyk. Jednak mele blocker by się przydał, wam powiem. Sposób taki, żeby ona stała tutaj. A strzelby i inne rzeczy. Niech czekają w kolejce. Mogłem się lepiej przygotować. Dobra, udaj się tutaj misji. Może jej za bardzo nie zagryzą. Cyk. Schneider tutaj. Hart tutaj. A Dave niech jej przypadkiem nie zastrzeli. No nie działa to jakbym chciał. Żeby ta misja przeżyła jakoś. Dobra, ona jest ubrana. Okej, to niech od razu idzie tutaj wymienić tą misję. No misja już się przewróciła, widzę. Średnio to wygląda. Jednak może się wycofamy. Będziemy strzelać z daleka. Jednak ten mele blocker to nie był dobry pomysł w tym przypadku. Muszę jeszcze poćwiczyć to ustawienie. Właśnie to robię w celu przećwiczenia. No to jest wystarczająco dobre, skoro jak wychodzą pojedynczo. Niech ona ubierze ten miecz dwuręczny. I niech stanie tutaj. W razie gdyby ktoś się przedarł, to od razu pomożemy. Okej. Bez problemu się to udało. Super. Przez to właśnie, że wchodzą pojedynczo. I ostatni kotek pokonany. No i to się nazywa obrona przed kotami. Ktoś tak umie? Pewnie nie. To niech Schneider jej pomoże. Patrzcie, ile futra będzie. Niesamowite. Hart, póki pamiętam, to niech przyniesie ten miecz. Aha, nie może. Tutaj zmieniamy the default. Nieograniczony. I misji jak tylko wstanie, no jednak nie może. No to niech priorytet przenoszenia. I czekamy na nagrody. Patrzcie na to. Mistrzowski minigun i ciężki PM. Tylko muszę się zastanowić, komu to dać na ten moment. Na razie trafia na magazyn. Patrzcie, ale akurat o stal, to my się nie mamy co martwić. Tutaj, gdzie jest zaznaczone, jest 12 tysięcy stali. Plus jeszcze tutaj, co się nie było, co nie dałem rady zaznaczyć. Jeszcze pewnie w tej górze jest tak, że no stali na jakiś czas na pewno nam wystarczy. Jako, że mamy tyle tego mięsa, to ustawię im, żeby gotowali te zwykłe, syte posiłki. A nie tylko wegetariańskie, no bo to jak to tak? Gotuj syty posiłek do uzyskania. W sumie je mogę robić bez końca. Tak samo tutaj to dodamy. Rób syty posiłek bez końca. Kolejne zadanie z Blue Imperium. Także mamy zadanie, że zaatakują nas wrogowie o takiej sile. Ciężko mi powiedzieć, co to jest za armia, ale myślę, że nam się uda. Mamy do wyboru jako nagrody albo honor, przychylność, ale też takie coś jak Elteksowa Laska Wspaniała. I tutaj są te przesunięcia podatności psi. Ja szczerze mówiąc nie mam pojęcia, co to robi. Może ktoś akurat wie, to by mi podpowiedział. Ogólnie z tym całym psi z royalty to ja za bardzo się nie interesuję, nie orientuję. A to mnie ciekawi, czytać psi. Można to w kimś zainstalować i ma negocjację cel o wiele lepszą i zdolność negocjacji. No, jakby to takiemu Hartowi zainstalować, któremu chce zwiększyć umiejętności społeczne. Jeszcze wyczulacz psi. Ale on jest taki bardziej sytuacyjny, bo zwiększa podatność na psi. Więc może to wrogowi można wszczepić? Nie wiem.
W każdym razie zaakceptuję to zadanie. W dodatku przychodzi do nas 5 czempionów, którzy pomogą nam w walce. No, tacy średni to oni są, szczerze mówiąc. Gdzie oni idą? Tutaj z jakiegoś powodu. Aha, oni rozcinają mechanoida. No dobra, niech sobie idą. Tutaj mają... możemy im przydzielić te łóżka, które już były. Okej, okay. Jeszcze któremuś nie dałem, ale nie wiem, któremu. Któryś jest bez łóżka. A który dokładnie? Ten Brown, okej. Okay. Brown i Frit. Brown i Frit. Który jest w miejscu tutaj, okej. Okay. Także czekamy na atak. W ogóle zobaczcie, jacy oni są potężni, jeżeli chodzi o umiejętności walki. Te może niekoniecznie, ale... który? Soap? Nie. Ten, walka wręcz 20. Aż możemy podejrzeć ekspertyzę. Penetracja armora oraz cooldown melee. No to już zależy pod co, nie? Ale to już jest, no, potężny ziomuś. Celność strzelania, czas celowania. I to w sumie nie wiem. Reloading, czyli szybsze ładowanie broni po strzale. No ale nie będziemy im rozdawać tych ekspertyz. Poczekamy na swoich. Ej, ten gościu, który przyszedł nam pomóc. To on tu będzie piromancił. Co za cymbał głupi. Całe szczęście, że jest deszcz, biją się ze sobą. To ciekawe. No i pobili się, idą odpoczywać, niesamowite. Dobra. Jest jakiś atak, gromada mechanoidów. Aha, to jest to, co już dobrze znamy. I co to jest? Regulator klimatu, temperatura minus 10 za 10 dni. Za 15 dni. No cóż, no będziemy musieli to jakoś rozwalić. Ale do tego to my się przygotujemy i zrobimy granaty EMP. Które są bardzo dobre na właśnie różnego rodzaju ufolutki, bo je wyłączają po prostu, nie? Także wyłączymy sobie taką zwierzyczkę i ich rozstrzelamy. Ty, a to ja widzę, że... Aha, aktywator zbliżeniowy. Dobra, to niech się tutaj w ogóle nie zbliżają. Widzę, że to dziecko tutaj obudziło te mechanoidy, żeby ją zaraz nie zastrzeliły. No, Lex się udało zrobić mistrzowski przedmiot w końcu. Wielka statua, piękno 1200. No to już... Całkiem. Jakby to było, kurde, z jadeitu, to łohoho. Naprawdę byłoby ładne. Ile to jest warte? 1645. No gdzieś to damy, gdzieś to damy. To muszę jeszcze przemyśleć, gdzie. Tutaj już buduję ten... taki pokój pod to zadanie. Ten królewski. No i kładę tą najlepszą podłogę z łupku, która ma 3 piękna, ale ona tak długo się buduje, że to szok. Oho. W końcu najazd. Wanko, okej, okay, przejść do lokacji. Tutaj. Aha, oni tutaj lądują, okej. Okay. A czemu on tutaj jest? Przepraszam bardzo. No dobra, to wy się ustawcie gdzieś tu powoli. I reszta ludzi poza Schneiderem i poza Spirytką, która przez przypadek weszła w ufolutki i dostała, no to niech podejdą do ataku. Aż tutaj strefa atak, więc żeby nie wychodzić, mam nadzieję, że nikogo nie ma. Tutaj za daleko i nie zostanie. Aha. No tak, dziecko jak zwykle. Dobra, dziecko niech może tu gdzieś ucieknie, może jej się uda. A Spirit fajnie by było, Schneider fajnie by było, jakby się zajął. Może ona ucieknie, kurde.
Może jej się uda uciec. A co to jest? To jest dzik przecież jakiś. A ty zostawisz to dziecko, proszę? Tak, dziecko zostawi, okej. Ale to przecież dzik jakiś jest. To oni to sami to pokonają. No ten dzik to mi tu psuje plany, widzę. Jednak strzela do tego dzieciaka. Ale może jej się uda uciec. Dobra, uciekaj tędy. Dobra, uciekaj. Zamknij drzwi. Dobra. I co, przychodzą? Dobra, idą powoli. Także ustawiamy się. Ustawiamy. Cyk. Embers niestety nie ma, widzę broni. To nic. A Schneider fajnie jakby się zajął tą spirytką, tylko ona musi dopiero przyjść na miejsce. Ty też tutaj podejdź. Mało mam tych ludzi, okej, ale to nic, to nic. Patrzcie, podchodzą powolutku. Tutaj już ziomki stoją i czekają. Ty to dziecko, nie wiem, gdzieś idź daleko. Więcej szkód niż pożytku. Zobaczymy, co to wyjdzie z takiego ataku. Dobra, jeden padł, brawo. Drugi nie zdążył strzelić. Dobra, jakoś idzie. Czy spirytka już odpoczywa? Tak, to niech Schneider ją uleczy. Tak samo to dziecko. Czy widzę, że jej nic nie jest. To już to w drugiej kolejności on ją, mam nadzieję, że wyleczy. Wracamy do ataku, jak tu to idzie. Uwaga. Nie no, bez problemu. Kto u mnie miał ten minigun? Komuś dawałem minigun i go nie ma. I co, już uciekają? Aha. To przyznam wam się, że więcej oczekiwałem po tym ataku. Tylko gdzie ten mój minigun? Ja wam... Nikt go u mnie nie ma założonego w tym momencie. No dobra, nie wiem, róbcie sobie co chcecie. Te bronie do rozbiórki. Koktajl niech zostanie. Jeżeli chodzi o Constructo Default, oni się przebiorą ładnie. Ale dalej mnie ciekawi, gdzie jest ten mój minigun. Ja go muszę znaleźć. Dobra. Cały czas go miała spirytka, która leży. Dlatego mi się nie wyświetlała tu na pasku. Czasem warto być sprytnym. Dobra, kolejny atak. Dobra, to zrobimy tak samo jak było. Czekajcie, next is... Spirytka może lepiej niech leży. Ona tam się nie doczłapie. Ale resztę bierzemy. Ktoś mi powie, dlaczego oni nagle mają wyrzutnie rakiet, granaty i inne takie minigany? Bo tamci poprzedni to tacy trochę słabsi byli. Dobra, przyjąłem takie ustawienie. Ten gigaczat z 20 ataku będzie stał tutaj jako obrońca. No a resztę... I go obstawiłem resztą. Tylko, że widzę, że im się tutaj powoli nie podoba, bo są głodni. Może by ich jeszcze... Dobra, rozpoczynają atak. No muszą chwilę wytrzymać. Bez jedzenia. Kurde, niszczy mi to, a nie powinien. Czemu on nie chce iść? Nie wiem, zobaczymy jak to pójdzie. A gdzie ty idziesz? Spokojnie, byczku. O kurde, przedzierają. Naprawdę? Ta panda otworzyła im drzwi? Nie, dobra. Przedzierają się dalej. Okej, padł. Kolejny. Olno zestunował granatem. Nieźle. Oni pognali za tą pandą, kurde. Dobrze idzie. Jajo wypadło jakieś.
bardzo dużo narkotyków z nich wypada. Mam nadzieję, że nasi wytrzymają to psychicznie. Nie strzel przypadkiem z tej rakiety. Dobrze idzie. Okej, okay, kolejny. Okej. Okay. Czyli ci już uciekną. Dobra, niech nasi, kto chce, to niech idzie, a wy... Czy wy jesteście w stanie ich tutaj pobić ładnie, dogonić? Obstawiam, że nie. Mniejsza z tym, nie będziemy ryzykować. Co to za paziu? Dobry w intelektualnych, maratończyk, zwierzęcy, walka wręcz. Trzeba go pojmać i może go spróbujemy na naszą stronę przekabacić. A jak nie, to na narządy. A patrzcie, ile tutaj broni. Dobry rakiet dla E-Launcher. Co tu jeszcze wypadło? Minigun kolejny. Wyrzutnia trójrakietowa. Trzeba się potem temu przyjrzeć. No i przybyła też nasza nagroda, czyli ta Eltexowa laska. Czytacze. Wyczulacze. I złoto. Widzę, że słabo to wyszło. Snyder ma smutną błąkaninę, a chłop jest nieuleczony. I umiera za 2 godziny. Ciekawe, czy Nexis da radę go naprawić. Nie da rady. Da radę? No to Schneiderowi się nie udało. Nie popisał się. Dobra, Embers w końcu będzie rodzić. Czyli trzeba przypisać Schneidera. Przewidywana jakość 87%. Widzowie... O tam, widzów to nie musi być za dużo. Niech się zbiorą. Zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Chore dziecko się urodziło. Kurde, z takimi dużymi procentami drugi raz z rzędu coś nie wyszło. Imię niemowlęcia to tam nieważne, ale co z nim jest nie tak? Dlaczego jest chory? No, nie wiem, choroba minus 5, może to nie jest nic strasznego. Mam tutaj parę rzeczy, które chcę dać do magazynu, ale... Oni nie chcą je przenosić. Ostatnio mam bardzo duży problem z właśnie magazynowaniem rzeczy, bo... Jeżeli nie ustawię im priorytetu, to oni nie chcą tego robić. I nie za bardzo wiem dlaczego. No niestety, przez to, że przyszła fala zimna już w jesieni, cała nasza herbata oraz kawa niestety padła. Ale przynajmniej zobaczymy, co tutaj jakiś handlarz wojenny ma do zaoferowania. Z ich strony, z tego co widzę, to nie ma nic, co by nas ciekawiło. Natomiast ma trochę kasy, więc możemy się pozbyć czegoś. Na pewno chciałbym się pozbyć wszystkich używek. Pobudz zostawię, na pewno Lucyferium chcemy się pozbyć. A z takich jeszcze śmieciowych rzeczy, może ten młot bitewny, jakaś maczuga ze stali. Wódki się pozbędziemy. Cygarów też. Włócznia ze złota normalna. Patrzcie, jakie to jest drogie. 10 tysięcy. Haczet z jadeitu. Wow. Co tu jeszcze jest z takich niepotrzebnych rzeczy? Te granaty. Granaty MP w ogóle wypadły. Ciekawe. A poza tym... Za dużo kasy to już nie mają. Statuły też im nie sprzedam. No to te buty jakieś niepotrzebne. Akceptuj, potwierdź 1000 do przodu. Misji zrobiła kamizelkę kuloodporną na poziomie mistrzowskim. Pancerz ostre 145%, wow. Całkiem sporo. Zadanie, żebyśmy pożyczyli jedną osobę komuś na 6 dni. Za bioniczną nogę, to by się przydało, bo chyba Spirytka albo Embers, któraś z dziewczyn ma rozwaloną nogę, byśmy dokonali przeszczepu. Więc akceptujemy i zaraz kogoś wyślemy, tylko kogo?
Najchętniej to bym jakąś SAS wysłał, ale to... Stal ładunek. Czy SAS może zostać wysłana? No niestety, Lex się przyda. Embers. Myślę, że Embers wyślemy chwilowo. No, tak mi się wydaje. Tak, popatrzcie, Missy ma prawy piszczel rozbity. Przy okazji zjadła sobie jakąś ambrozję. W każdym razie... prawy piszczel rozbity, więc prawa noga... Zainstaluj bioniczną nogę. Cyk. I powinno się udać. Przynajmniej miejmy taką nadzieję, że... Że się uda. O kurde. Meteoryt rudy uranu to... To dosyć rzadkie. Całkiem sporo tego. A jak tam z levelem Dave'a, jeżeli chodzi o... 13. Myślę, że już możemy wydobywać te rudy. 70% to dużo, a teraz już bardzo powoli idzie ten bonusik. Pacjenci czekający na operację. Zobaczymy, co to wyjdzie. Miejmy nadzieję, że się uda. I co? No ma bioniczną nogę, bardzo ładnie. Wysoka wydajność. Tylko no, musi jej znieczulenie zejść i będzie super. Oho, pojawiła się plaga w szpitalu. A ja nie jestem jakkolwiek przygotowany na to. Dobra, niech wszyscy dosłownie podejdą. Poza może Dave'em, bo on jest jeszcze nieubrany. Typ bojowy i podchodzimy do tego pokoju tutaj. Cyk, okej. Niech wszyscy ładnie podejdą. Idą wszyscy? Idą, ale powoli dosyć. Mam nadzieję, że tu mi nie poniszczą za dużo te robaki. Niech ona stanie w drzwiach. Minigun. Karabinek. Czy Lex ma jakiś sprzęt fajny? Ma w miarę, okej. Okay. Tu jest ten nieszczęsny kosz na śmieci. Okej. Okay. Tutaj jedna osoba, tu jedna osoba i tutaj, okej. I teraz te drzwi niech pozostaną otwarte, te też. I Missy niech powoli podejdzie i wróci od razu, okej. Patrzcie, jak minigun pruje, ładnie. Po Missy niech to przeżyje, choć trochę. Ładnie. Ładnie, też odgany ładnie czyszczą. Missy się przewróciła. Okej, okay, jeszcze dwa duże. Dave tu się podział z jakiegoś powodu. Aha, bo ja go nie przydzieliłem. Niech stanie tu. Dobra, i myślę, że możemy wbić i tego dobić na szybkości. Spirytka tam poszła jako pierwsza. Dobrze by było, jakby jej pomogli. Czemu Schneider nie strzela? Okej, okay. Udało się. Także gniazdo rozwalone, tylko jeszcze trzeba się pozbyć tych samych gniazd. A to spirytka z tym miniganem, myślę, że sobie da radę. Cyk. Patrzcie, jak to strzela. No celności to nie ma, może podejdziemy bliżej. Materis dobrze też by było, jakby strzelała zamiast się bawiła. To dobrze by było, jakby ktoś też Missy uratował. Czemu Schneider? Gdzie ten Schneider poszedł? No tak, no najpierw trzeba przenieść zwłoki zamiast ratować. Mimo, że jak jest priorytet ustawiony? No tak, no priorytet na lekarza jest pierwszy, a zwłoki trzeba wynieść. Nie wiem. Trochę to... Trochę ten priorytet jest czasami według mnie jakiś taki dziwny, zepsuty, bo mają ustawioną jedną rzecz, a lubią robić czasami totalnie co innego i jest to momentami dosyć irytujące, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy to wina AI, czy wina czego, nie mam pojęcia, ale czasami no naprawdę jest to
Jest to mocno irytujące. Tak samo w tym momencie trochę nie jestem pewien. Mają opcję robienia, znaczy no muszą robić jedzenie, a wszyscy chodzą zatruci od kukurydzy. Mimo, że Wateris na przykład i Hard mają najwyższy priorytet na gotowanie jedzenia, a oni zamiast tego to teraz noszą, tak? Wcześniej nie chcieli nosić. I trochę się przestaje orientować w tym, od czego to zależy. Patrzcie, 160 prostych posiłków za 19 tysięcy euro. Kurde, kusi takie coś zrobić i potem kupić coś fajnego za to, tylko czy my zdążymy zrobić tyle prostych posiłków, jak my głodujemy dosłownie? Mogę ustawić proste posiłki w pierwszej kolejności, żeby było do uzyskania tam 170 sztuk. Tylko to musi być na górze. Prosty posiłek i tak samo tutaj. Gotuj prosty posiłek na samej górze. Zrób do uzyskania 180. No dajmy 200, żeby to było taka bezpieczna liczba. I zobaczymy, czy oni będą w stanie to zrobić. No ale jak teraz widzę, to oni jedzą jedzenie dla dzieci zamiast gotować. W tym pokoju głównym, gdzie miała być ta bardzo ładna sypialnia, jednak się dowiedziałem, że... Czy chyba się dowiedziałem. Tutaj powinien być taka sala tronowa, powinna być. Niekoniecznie pokój. I tutaj jest tron medytacyjny ze stali, albo wielki tron medytacyjny. Na ten wielki tron, na niego poczekam na jakiś event Nextisowy, który pozwoli zrobić to na legendarny, na przykład z Jadeitu. A na razie zdecydowanie wystarczy ten mniejszy tron. Nie wiem w sumie jak go postawić. Chyba w ten sposób i to jest ta sala tronowa. Jakieś parawany też trzeba dostawić, żeby to było ładnie. Myślę, że na razie damy z tkaniny. Nie wiem jaką mam skórę. Czy mam jakąś fajną skórę? Mam lekką skórę, tylko czy to będzie ładniejsze? Z tkaniny jest piękno 8, a z lekkiej skóry jest też 8. To zrobimy z tkaniny. Z jednej i z drugiej strony taki parawan. I dostawię też jakieś ładne, może tutaj jakieś... meble ze złota, żeby zwiększyć piękno tego pokoju. W ogóle zauważyłem, że te ufolutki stąd są zepsute. Ktoś tu musiał je pokonać, tylko nie wiem za bardzo kto. Jakieś dziki tu są, może to są ci, co nas atakowali wcześniej, gdy się broniliśmy przed dwoma falami. Możliwe, że to oni akurat. To bym tu kogoś wysłał, żeby oni to zniszczyli. Na przykład Missy z mieczem. Może ona da radę, bo tu nic widzę, nie pilnuje. To niech ona pójdzie to zniszczyć, fajnie. Pięknie. Przy okazji, jako zdobycz weźmiemy jeden komponent. Na tym stole do łupania kamieni próbuję zrobić bloki marmuru. I przypisać nawet do tego misji, żeby to zrobiła. Ale z jakiegoś powodu się nie da. Może to jest wyłączone. Coś. Ale z jakiegoś powodu ten budyneczek w ogóle nie jest... nie da się na nim pracować. Nie wiem dlaczego. Mimo, że marmur mamy dosłownie obok i nie mogę robić żadnych bloczków. Nawet po przesunięciu tego na środek nie mogę nic zrobić, tylko... Ha, już się wyjaśniło. Był przypisany nie ten pracownik, co trzeba, więc już teraz ktokolwiek może to zrobić. No, to nie było sprytne z mojej strony. Ale ku przestrodze mogę to tu
zostawić w filmiku. Wracając do sali tronowej, ta jedna statua sprawiła, że już jest ekstremalnie imponująco. To jest... No nie sądziłem, że tak łatwo to pójdzie. A kawa i herbata to chyba nigdy nie wyrośnią, nie wyrosną. Tutaj zima, tutaj fala zimna. Ciężko. I spirytka z Lex się gdzieś pobiła. Z jakiegoś powodu. No i teraz leżą. I medykamenty trzeba na nie zużywać. W sumie to ja tak nawet podświadomie zbudowałem te parawany. Jak sobie teraz patrzę na wymagania tego roomu, pokoju tronowego, to już w tym takim ostatnim, przy tym ostatnim tytule, to już są wymagane nawet dwa te parawany. Jeżeli chodzi o tutaj, możemy na dole zobaczyć. Mamy te statystyki i ważne dla tego typu pomieszczeń zaznaczone jest wrażenie. Mamy 166, gdzie na ostatnie poziomy to wrażenie jest wymagane 160. Przestrzeń na ostatni poziom jest 80, my mamy 181, więc trochę przesadziłem. Podłoga tu równie dobrze mogłaby być drewniana. I jeszcze brakuje nam kolumn. Nie mamy kolumn, które musimy dobudować. Bo docelowo potrzeba będzie 6. I docelowo będą potrzebne jeszcze instrumenty muzyczne. Takie jak harfa, pianino i harfa. Jak na razie mamy zbadane... Zbadane mamy nic. Więc z czasem będziemy to dodawać. Co do kolumn, jakie możemy zbudować? No z srebra to trochę mi... Nie, 200 tylko. To ze srebra myślę, że możemy tutaj... Jak to ładnie zrobić? Raz, dwa... Raz, dwa... No i tu. Krzywo, ale ładnie. Może trochę jeden klocek do góry. No i to będzie fajna sala tronowa. Jak Nextis to zbuduje, to spróbujemy się zająć tym zadaniem i awansować. Może się nam uda awansować na wojaka. Sporo nam się tych zwierzaków robi. Mamy aż 14 sztuk koni. I w ogóle jakieś kury mamy. To ciekawe. Ja tu kur... Nie przypominam sobie, żeby tu były kury. Tylko trzeba im zrobić jakieś... Miejsce było do znoszenia jajek, ale to potem znajdę. Te bumalopy są fajne, one robią te chemikalia. Mamy już 605. Tylko tych koni trzeba trochę będzie sprzedać, bo ich się za dużo robi i miejsca brakuje. W każdym razie jeszcze zrobiłem sobie w badaniach ten strój szlachecki i będę chciał zrobić strój królewski. Dla Nextisa może to będzie kiedyś wymagane do tego pokoju, do tej sali tronowej. Zasadziłem sadzonkę tego drzewa Gauranlen i do tego potrzeba zrobić rytuał połączenia z drzewem. I do tego damy spirytkę, bo ona ma największe umiejętności te rolnictwa. Mimo, że nie wziąłem jej tamtego skilla z szybkością przecinania, to nic. Rozpoczniemy i zobaczymy, co to zrobi. Tyk. Ło, kolorki. Łączenie. Ok. Drzewo będzie produkować małe zwierzęta zwane driadami. Hodując je w strąkach u podstawy, te driady mogą specjalizować się w różnych kastach. Możemy zdecydować, jakie driady będzie produkować. Im silniejsze połączenie między drzewem a człowiekiem, tym więcej driad może podtrzymać drzewo. Spirytka może wzmocnić połączenie, przecinając drzewo. Utrzymanie większej wytrzymałości wymaga częstszego przecinania. Ok. No i co? No może przecinać trochę. Tutaj. Pożądane 50%. Godzin dziennie na utrzymanie 4,7. Całkiem sporo. Tu jest ta kasta driad. Dostawca, czyli od przenoszenia przedmiotów.
To jest taki tank. To jest taka ofensywna driada. Ta produkuje drzewo. 32 sztuki co 2 dni. Nie za dużo, ale jak ich się narobi, to całkiem sporo. Ta robi znowu zestawy medyczne, jagody. A ta robi nowe stronki i rebrutuguje drzewa, żeby było ich więcej. Ja bym chciał te dostawcy. Cyk. Tak, potwierdź. No i zobaczymy, co to będzie. Póki jest zima... No przycina. Póki jest zima, to ona może sobie to klikać tutaj. Tylko mam nadzieję, że ona będzie priorytet ustawiać na tych zwykłych polach, a nie na tych... Nie na tym drzewie. Wszystkie kury zachorowały na dżumę. Niesamowite. To kto je musi leczyć? Schneider? Tak, on je wyleczy. No, będą leczone kurki. Pojawił się królewski kolekcjoner trybutów z królestwa. Jestem ciekawy, czy mogę im coś... O, widzę, że tylko złoto mogę im dać. Nie mam żadnych więźniów, niczego. I można za to dostawać honor. Tylko żeby dostać chociaż jeden ten punkt honoru, to tego złota byśmy musieli dać... Ile? Czekajcie. Aż 67 złota za jeden honor, a ja bym chciał go użyć do budowy. Myślę, że ten honor to my sobie prędzej na questach nabijemy, szczerze mówiąc. Ten jeden honor... Też ten jeden honor to jest dosyć duży przeskok. Dobra, damy to Nexisowi, cyk. Niech mają. No, zbudowaliśmy w końcu tą salę tronową. Patrzcie, niewiarygodnie imponująco. No lepiej się nie da. Chyba się nie da, nie wiem. Teraz patrzcie. Ceremonia obdarzenia Nexis tytułem wojak. Okej. Obdarzyciel przybędzie na promie i przeprowadzi ceremonię. Tylko jeśli zostały spełnione wymogi. Okej. Dobra. Akceptuj. I co, przylecą? Ty, a czemu oni tu idą? Chcą odpoczywać? Ja się boję trochę ich. Przyszli tu do środka. Aha. Wybierz Kair i rozpocznij ceremonię obdarzenia, aby rozpocząć ceremonię. A to skąd on się tu wziął tak szybko? To on był z nimi? Możliwe, że z nimi. Okej. Okay. Rozpocznij ceremonię obdarzenia dla Nexis. Cyk. Widzowie? No dobra. Aha, wszyscy będą widzami. Dobra. I co? Przewidywana jakość 80. Szansa na wynik o jakości 80%. Ale od czego to zależy? Od ilości uczestników? Wrażenie pomieszczenia mamy bardzo duże. Aż widzę, że da się bardziej z jakiegoś powodu. Przewidywana jakość? Okej, okay, odpowiednie. Aha, to jakiś nastrój, to okej. Okay. Pyk. Rozpoczynamy. Ale czemu tego nie robią w sali tronowej? Przepraszam bardzo. Przecież są z... Wybierz właściciela Nexis. No to zepsuli trochę. Może się uda akurat. No to w jadalni zrobimy. Okej, odpowiednia wyszła. Wynosiła 80% od współczynników, okej. Tylko zrobili to w jadalni z jakiegoś powodu, a ja chciałem to zrobić w tamtej sali tronowej. Nexis otrzymał 2 honoru jako znak szacunku za zgromadzenie 11 widzów. Niesamowite. Jeżeli ktoś wie, jak kazać im to zrobić w tej sali tronowej, to ja bym bardzo prosił o taką informację. Okej. Nexis otrzymał tytuł wojak od frakcji Blue Imperium. Zdobył swój pierwszy poziom łącza psychicznego. Stał się teraz władcą zdolności psychicznych. Aby używać zdolności psychicznych, Nexis musi zwiększać swoje skupienie psychiczne przez medytację.
Efektywność jego medytacji jest zależna od tego, czy osoba skupia się na jakimś obiekcie podczas medytacji, czyli na przykład na tych posągach, albo na takim drzewku, które jest dosyć daleko od nas, ale ja wam je pokażę. Różni ludzie skupiają się na różnych przedmiotach, zależy to od ich przeszłości, cech i tytułów. Na przykład niektórzy medytują na tronach, do drzew anima, właśnie chciałem wam pokazać to drzewo anima i różne inne rzeczy. Możesz zobaczyć typy ich skupieniach w karcie, no to zaraz zobaczymy. Tytuł wojak nie może być odziedziczony, okej. No to fajnie. I od razu mamy kolejne zadanie. Na akolitę mamy wystarczająco punktów honoru. Aby akceptować to zadanie, potrzebuje sali tronowej, która spełnia wymagania tytułu akolita. Czyli trzeba jakieś koksowniki. Okej, to o koksownikach nie doczytałem. Ale może zdążymy to zrobić, co? Koksowniki gdzieś tutaj były, patrzcie. Koksownik. Koksownik damy... No też damy ze srebra, co? Tutaj jeden, drugi. Nextis, niech to szybko zbuduje. Aha, dalej jest ceremonia. A jeszcze zobaczymy, w czym on zdolności, ogłuszenie ma takie, taką umiejętność. Czyli w czym on może, w czym on by chciał się, w czym on by chciał medytować. Nie wiem, dowiem się i wam powiem. Okej, okay. Skończyło się. Czy Nextis zdąży to zbudować? Zanim oni sobie pójdą? Ciężko powiedzieć. Aha, oni sobie już pojechali. Zium. No nieźle. W międzyczasie mamy ślub Ember Zihard. Fajnie. Embers jeszcze dostała inspirację sztuką. Szkoda, że Embers. Ale to dlatego, że ma dobry humor. Tak prezentuje się nasza, chyba na razie skończona, dopóki nie będziemy mieli instrumentów muzycznych, sala tronowa. Jest przypisana tutaj do Nextisa. Drużnicy pragną zasobów. Srebro, 700 sztuk. Na razie nie. Chcemy zająć się kolejną ceremonią obdarzenia, cyk, akceptuj. I tutaj na stole kliknąłem, że to jest miejsce zgromadzeń, więc może teraz będzie jednak działało to, że ceremonia odbędzie się tutaj. Cyk, przyjechali, słyszałem. Okej, idą znowu. Okej, przyszli na miejsce. Okej, przyszli na miejsce, więc rozpoczynamy ceremonię. Okej, teraz mamy zdecydowanie większe te procenty jakości. Tylko niestety nie spełniamy wymagań maksymalnie, jeżeli chodzi o uczestników. No, ale nie mamy za bardzo teraz możliwości tego zwiększyć. Pyk. I co? Powinno się zacząć. Patrzcie, jak Nextis w słomianym kapeluszu i w jakiejś szmacie tutaj jest czarowany w jakiś sposób. Jakieś pole siłowe się dzieje. I cyk. Oho. Mimo, ja nie wiem, te procenty to tutaj bardzo słabo mi idą w tym rewardzie. Mimo 87% to wyszła nieimponująca. No niestety. W każdym razie dostaliśmy tytuł akolity. Nowy poziom łącza, nowe zdolności psychiczne, ale trzeba się ich najpierw nauczyć. Nextis samoistnie nauczył się tych zdolności psychicznych, słowo radości. Zobaczymy, co to jest. Jeśli on umrze, ten tytuł odziedziczy Dave. Ale dlaczego on? No dobra, no niech będzie, że Dave. Nowy spadkobierca może być wyznaczony przez kontakt z frakcją Blue Imperium w konsali łączności. I dostaliśmy punkty upoważnień 1. Nie wiem, co to jest.
Ten tytuł wymaga stroju odpowiedniego dla jego tytułu. Oho, czyli tutaj już będziemy musieli się martwić o ten strój. Ten tytuł wymaga sali tronowej, która spełnia te wymagania, to tutaj mamy różnego rodzaju wymagania, które już spełniliśmy. Oraz tytuł wymaga sypialni, która spełnia te wymagania. Obszar pokoju 16 pól, wszystkie z podłogą. Miejsce pracy niedozwolone. Aha, czyli różnego rodzaju warsztaty i niedozwolone butynki biotechnologiczne. No dobra, super. Patrzcie, jak stoi z karabinem. No i po ceremonii, tylko pewnie jest smutny, że... Aha, chce stroju już dla akolita. No to załatwimy mu to, ale już w następnym odcinku. Także liczę na jakieś uwagi, porady, no i do następnego.